Minął miesiąc od kiedy Tiger King znalazł się na Netflixie i muszę wam powiedzieć, że o ile w Stanach, czy w ogóle na świecie ten dokument siedmioodcinkowy jest fenomenem i teraz jak już go nadrobiłem, to się nie dziwię dlaczego, ponieważ jest... Wow! O tyle w Polsce mam wrażenie, że przeszedł bez większego echa po prostu. Jakoś tak jest nie za dużo ocen na Filmwebie, nie za dużo jakichś widziałem artykułów, filmików i tak dalej, więc... Musimy o tym porozmawiać. W ogóle no, no, nie ma wyboru, żebyśmy nie porozmawiali o królu tygrysów. Posługując się memami stworzonymi już na podstawie tego sezonu, tego dokumentu, jeśli koleś, który, na którego podstawie historii życia rzekomo wzorowany był Scarface, <gry> który w pewnym momencie mówi, że no co prawda był przy tym jak pocieli na kawałki ciało tego jakiegoś tam chyba informatora, DEA czy czegoś i tam go gdzieś spalili czy coś, no ale on akurat nie ciął. No ale był przy tym, więc, więc go skazali. Um, jeśli on się wydaje najnormalniejszą osobą z tych głównych graczy tutaj, to mówi wiele. Mayhem and Madness, czyli Król Tygrysów. To siedmioodcinkowy dokument o tytułowym właścicielu ZOO z Oklahoma, który nazywa się Joe Exotic. Dobra i po pierwsze no to spolszczmy na Joe Exotic po prostu, czyli tak, koleś się nazywa Egzotyczny Joe. Jak widzicie ma ten malet, co po polsku, ta fryzura nie ma nazwy z tym dłuższym tyłem. Po prostu mówi się, nie wiem, fryzura z dłuższym tyłem, ale u nich malet w Stanach jest takim, jest popularne i czy popularne. Teraz to głównie wyśmiewane, czy właśnie jakieś takie wiecie, ekscentryczne przypadki to mają, albo to jest znak czasów jak tam, nie wiem, 50 lat temu to było modne. No ale u nas nie ma takiego słowa w ogóle oddającego tą fryzurę chyba, to jest dziwne. Mniejsza z tą dygresją. To jest działek zadyk. I to jest moment, w którym żeby w ogóle cokolwiek o tym serialu, w tym dokumencie powiedzieć, muszę powiedzieć spoiler alert. To znaczy nie chcę nikomu psuć zabawy z tych z Was, co nie oglądali, a uwierzcie mi, że warto obejrzeć ten dokument. To, znaczy, to, to, jest, to jest takie szaleństwo, to co się działo przez ostatnie parę lat naokoło tego człowieka i całego tego community, całej tej społeczności ludzi posiadających dzikie zwierzęta, czyli takie po części, czy w, nie wiem, w 100% nielegalne zoo, typu mam 200 dzikich kotów i, i no właśnie. Także ja gorąco polecam, absolutnie szalony, fascynujący dokument. Niesamowity prawdziwy przypadek, kręcony przez lata i w ogóle. No to ty, wow, po prostu wow. Także naprawdę jeśli nie oglądaliście, polecam i najlepiej nie czytajcie spoilerów, jeśli wiecie tam. Są jakieś informacje. Znaczy to no wiadomo, no to nie jest film fabularny, to nie tak, że wam ktoś zespoiluje końcówkę, ale są po prostu takie rewelacje, takie znaczy takie takie rzeczy wychodzą na jaw. W każdym odcinku i dalej w las, że wydaje wam się, że to już nic nie przebije tego absurdu, co tu, co tu się dzieje w tym momencie, po czym no, oni podbijają poprzeczkę i... No, ta sytuacja tak eskalowała, że ten dokument wszystko zwieńcza i pokazuje. Znaczy, że ta sytuacja w ogóle trwa do dzisiaj pod pewnym kątem, i no. Spoilery. No więc mimo, że nadrabiałem już miesiąc po premierze amerykańskiej i... nawet nie ja to, że znam jakieś spoilery, tylko no słyszałem tu i ówdzie, jakie to jest szalone. Wiadomo, że się spodziewałem szaleństwa. No bo tak samo jak wy teraz będziecie, jeśli jeszcze tego nie widzieliście. Ale wciąż naiwnie myślałem, że to jest serial o, czy zwierzęta powinny żyć w klatkach. I... Wiecie, no szalony właściciel Zoe i tak dalej. Nie, nie, to w ogóle zwierzęta w tym dokumencie to jest, to jest tło. Równie dobrze to mogło być, nie wiem, właściciele sklepów z gitarami. Tak naprawdę w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o ego tych wszystkich ludzi, a szczególnie tego człowieka. Joe, zapomniałem jakieś nazwisko oryginalnie, ma Maganalo, to ma coś jak Magianelo, ale Joe Exotic. To jest w ogóle tak fantastyczne, fascynujące i dziwne studium psychologiczne bohatera, że w filmie to bym nie uwierzył po prostu, a to jest dokument, to jest prawdziwe życie. Koleś, który... To, to będzie absurdalne porównanie, ale mówimy o absurdalnym temacie, więc czemu by nie? Koleś, jego historia życia przypomina mi trochę tryb Aleksandra Wielkiego. <grym> porównanie jest z dupy, no ale chodzi mi o to, że zaczynał jako ten powiedzmy romantyczny, patrzący w przyszłość wizjoner, bo ten tutaj z tego dokumentu wynika, że naprawdę zaczynał jako koleś, który po był skrzywdzony, bo jest gejem, wyrzucili go z domu, rodzice na zasadzie nie znamy cię, się dobrze kojarzę, bo tam w którymś odcinku tam dwa zdania o tym były, i no miał problem, żeby sobie poradzić z tym, z dyskryminacją i tak dalej. Dodatkowo różne inne życie, rzeczy w jego życiu tak zadziałały, że jak tam Koło 30, po 30 zaczął się bawić w ratowanie tych zwierząt, to naprawdę z tego materiału wynika, że no bo zależało, naprawdę chciał ratować zwierzęta. Robił to, no taki, wiecie, koleś, który próbował odnaleźć swoje miejsce w życiu i przy okazji zrobić coś dobrego. 20 lat później, to podobnie jak u Aleksandra Wielkiego po wszystkich podbojach, sam uwierzył w to, że jest bogiem i jego ego jest większe niż cały świat. W sensie, dobra, skończę z tym porównaniem, bo jest absurdalne, ale tak mi to mi do głowy, taka podróż. I taka megalomania, która urosła wraz z tą podróżą, to jest niesamowite, ponieważ ewidentnie na koniec to już nie chodzi o zwierzęta. Ewidentnie na koniec chodzi mu. Nawet on sam nie wie, o co mu chodzi, bo to nie chodzi tylko o pieniądze, ponieważ on podejmuje debilne decyzje, jeśli chodzi o zarządzanie majątkiem. Łącznie z tym, że daje się całkowicie okraść z niego i wszystko traci, i zresztą siedzi w więzieniu. To są dożywocie, bo to są 22 lata i ma 56 czy 7 najprawdopodobniej do żywocie. Ale to jest w ogóle szaleństwo, że koleś miał taką manię wielkości, zarządzania, że, że chciał zarządzać tymi ludźmi, tym zoo i tak dalej. Wszyscy ci pracownicy mówią, że był synem w stosunku do nich praktycznie, że był dupkiem, bo podobało mu się to, że rządzi. No to jest, mówię, to jest studium normalnie dla psychologów i psychiatrów. Powinni wziąć, jakie rzeczy z jego dzieciństwa zadziałały tak, że teraz on jakby się próbuje nie tylko dowartościować, ale jakby... No to, gdzie jest ten kamień węgielny? tego człowieka. I muszę wam powiedzieć, że to jest co to, to jest najdziwniejsze, to po całym tym serialu, jest mi go szkoda. Ponieważ on jest skurwysynem bez wątpienia. I trzeba powiedzieć jasno, oni wszyscy są skurwysynami. Ci od ratowania, ta cała Carol Baskin, która jestem kurwa przekonany, że zamordowała męża i rzuciła go na pożarcie tygrysom. Która robi dokładnie to samo, co. Dokładnie to samo. Ma swój park, na którym zarabia, i zwierzęta żyją w takich kurwa samych klatkach jak u niego. A jej tak bardzo nie ufam, że nawet nie wiemy, co tam się dzieje za kulisowo, nie? Ale to już w ogóle inna sprawa. Ewidentnie zamordowała męża, żeby odziedziczyć miliony, zanim ją zostawił. Także w ogóle. Ci wszyscy ludzie to skurwysyny. I Joe jest jednym z takich skurwysynów z mega megalomanią. Wyszły na jaw różne rzeczy, że zabijał te tygrysy, że w pewnym momencie po prostu zaczął się zachowywać, nie jak ktoś, kto kocha zwierzęta, tylko jako biznesmen, skurwysyn, który robi to, żeby podlechtać podłechtać własnego, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale mimo wszystko widzę w nim zniszczonego człowieka pełnego tragedii. To znaczy, nie mówię, że nie powinien siedzieć. W ogóle nie o to mi chodzi. Wie, wiecie, jakby... Prawo jest prawo, małeś, kurwa tyle przepisów, wynajął w ogóle płatnego mordercę, żeby ją zabić. Z w ogóle, z kompletne kurwa szaleństwo. Do czego notabene go ewidentnie setapowali, nakłonili ci tam, co chcieli od niego ukraść, to zoo. Ten Jeff Lowe, to jeszcze większy skurwiel. I tak naprawdę dlaczego jest mi szkoda Joe Exotica, to jest, yy, po pierwsze dlatego, że 22 lata to jest dużo. Bo jakby dostał tak z 10. 10 lat w więzieniu, nie? za te wszystkie głupoty i może zmądrzał w międzyczasie i wyszedł jako ten dziadek jeszcze tam parę lat se pożył, ale dostał praktycznie do żywocie nie no dobra no nie, 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 nie ja tworzę sprawę w stanach może może zasłużył my też nie znamy wszystkich szczegółów nie 22 lata po prostu wydaje mi się dużo no ale dobra nie w sensie wydaje mi się że czasem jakiś kurwa pedofil dostanie mniej niż wiecie o co mi chodzi nie że czasem czasem to jest tak dziwnie ale pomijając to nie będziesz zasłużył problem w takim braku poczucia sprawiedliwości, czyli zgodnie z Ulpianem, dać każdemu to, co mu się należy. To jest to, że ta cała reszta wysynów naokoło niego nie siedzi razem z nim. Albo tam pff, wyobraźcie sobie, Karol Baskin w celi obok. <laughs> to było, TV Show po prostu, żeby oni w dwóch celach obok siebie i. A mój Boże, oglądał, wszyscy by to oglądali. nie? Ale no, to, to jest mój problem, że Karol Baskin już pewnie nie udowodnił, że zamordowała męża, trudno, ale Jeff Low. Wszyscy nie pamiętam nazwisk. Allen, ten jego zapijaczony, ćpający koleś, co prawie został hitmanem. Ten koleś grubszy z długimi włosami, co tam wsypuje ich wszystkich. Ta... Banda, skurwy, synów powinna siedzieć. I zresztą teraz to mówię, bo jeszcze nie siedzą, ale FBI tam chyba na pewno depcze im po piętach i tak dalej, więc szczególnie już po wyemitowaniu tego show, gdzie cała Ameryka tym żyje, to na, na pewno tam są na podsłuchach, więc to pewnie też jest kwestia czasu, ale no, jakby to jest mój główny problem. Bo Joe tą ilością przestępstw, w ogóle w międzyczasie w ogóle kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych i na guber gubernatora yy, Oklahoma. To jest w ogóle. W ogóle. Ja nie potrafię się wysłowić, jak myślę o tym, co ten człowiek robi. W ogóle to jest tak niesamowita persona, posiadająca jednocześnie dwóch mężów naraz. I to w ogóle chłopaków, którzy są, byli, no nie wiem, tam na zasadzie 19 lat, mieli jak go poznali, byli uzależnieni i w zasadzie to wyszło na to, że nie byli gejami. Ten drugi w ogóle sam się przypadkiem kurwa zastrzelił w trakcie show. Co za tragiczny moment. W ogóle, no chłopak, na zasadzie o. Popisywał się, że pistolet nie wystrzeli bez magazynka i sobie strzelił w łeb, bo pewnie w komorze była kula. No, w ogóle. W ogóle, w ogóle. Tiger King. <ścoughs> Tiger King, kurwa, ma. To, to jest w ogóle niesamowite. I jeszcze cały ten Doc Antyl, który też na niego czas jeszcze przyjdzie, który po prostu on sam wie, on kurwa ma kult, on ma wrabia młode dziewczyny na zasadzie niewinne dziewice w to, żeby był ich seksualnym guru, ma tam nie wiem dziewięć rząd czy ileś, w ogóle a sam robi to samo ze zwierzętami co Joe Exotic i tak dalej. W ogóle jak? No co się dzieje? Jak to jest możliwe, że ci ludzie do tego... że ta cała Carol Basking, która niby jest tym obrońcą praw zwierząt i robi dokładnie to samo, u niej ludzie w ogóle za darmo pracują, sami wolontariusze. Oni są chyba tak poustawiani ci ludzie, są takie mędy wykorzystujące wszystko naokoło siebie, bo to, to jest w nich najgorsze, Joe Exotic z nich wszystkich jest najuczciwszy. To znaczy on w miarę wprost mówi, że chce zabić Karol Baskin. On to mówi, nie? I zresztą dlatego siedzi, bo za dużo gada. Ale taka Karol Baskin udaje cały czas niewiniątko i się śmieje, mówiąc o tym, jak o, nie, 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 nie zabiłam męża. I, uh, po prostu... Zresztą w ogóle ich, ta dynamika między tą dwójką, to, to, to jest w ogóle... To, to, to... Nie, nie wiem, to jest jakaś legenda, to jest Batman i Joker. To jest w ogóle legendarna już dla mnie. Ja to tylko sobie wyobrażam, jak Siedzi tam w, te, w tej celi ten biedny Joe Egzotyk i jest na zasadzie Karol Baskin! <laughs> A ona taka wraca do domu i z tych wszystkich wywiadów <laughs> i... <laughs> nie, naprawdę, czy w sensie oni są jak postaci z komiksów. Jakbyście mi to pokazali w komiksie, to bym powiedział, no, poniosło trochę tego twórcę. No tam chyba coś, wiecie, nie wiem, się pokazuje w żyłę, ale no, chyba coś... Nie, no. A co do tych w ogóle wszystkich dzikich kotów, to no muszę wam powiedzieć, że każdy człowiek jest wychowywany w takim logicznym myśleniu. Mam nadzieję, że no, lepiej jest, jakby zwierzęta były na wolności, że klatki nie są na ich przeznaczone i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nigdy się nie odzorowuje życia takiego naturalnym środowisku, jak się zrobi klatkę na Florydzie. Ale tak się zastanawiałem, że no, tak naprawdę te zwierzęta by po prostu nie żyły, gdyby nie taki Joe na przykład, co sobie je dla pieniędzy rozmnaża, nie? Więc co jest lepsze, żeby tam jakoś względnie, i in tak innego życia nie znają, żeby tam sobie względnie normalnie żyły, typu tam no trochę metrów wybiegu i jakieś tam żarcie, nie? Czy żeby wcale nie żyły, nie? To jest taki dylemat, wiecie, ogólny, nie? Typu, to nie tak, że on je kradnie, zdziczy i ten, bo my to tak, my od razu emocjonalnie do tego podchodzimy jako ludzie, że nie chcielibyśmy, żeby teraz ktoś nas wsadził w klatce. No ale z drugiej strony, no, do życie ludzkie to jest jeszcze gorzej niż ta klatka, co ten tygrys ma, więc... Wie, wiecie, nie? Tam, jakieś dzieci w Afryce umierają bez wody pitnej, a, a ten tygrys siedzi, no i. To, no. No to jest taka moja ogólna rozkmina, no nie znam się na tym temacie tak naprawdę, nie? Ale bo myślałem, że właśnie to będzie główna rozkmina, jak zacznę to oglądać, typu czy on męczy te zwierzęta, czy nie, czy on będzie mnie chciał przekonywać do tego, że nie, nie, on działa dobrze. Nie, wszyscy są wysynami w tym show, także w ogóle on niczego nie przekonują. Zresztą mówię, no to, to nie jest show o tym, czy to, czy to, w ogóle to ZOO, to jest coś dobrego, nie. Każdy z tych ludzi, to jest po prostu taka historia, szczególnie ten główny nasz Joe, że nie ma nic wspólnego ze zwierzętami. No to jest w ogóle to jego nagrywanie jakichś podcastów do internetu. To jak to potem się spaliło i kto to zrobił, czy to on. Jest tyle niesamowitych. Zresztą ja, ja wam mówię, no jakby kontynuacja tego wszystkiego. Ja, ja cały czas czekam. W się sensie już od tam dwóch dniach skończyłem oglądać, że mam nadzieję, że w końcu usłyszymy, że ten Jeff Flow cały wysyn poszedł do pierdla. W ogóle z jakąś 30 lat młodszą żoną już tylko jeden co gada to o tym, żeby jego niania miała cycki. No w ogóle gardzę nim. Po prostu tak, takim, taką mędą gardzę. I zresztą wszyscy ci ludzie tam się wzajemnie sprzedają na zasadzie pseudo i tylko nóż w plecy w, przy każdej możliwej okazji. No gardzę nimi. No Joe Exotic jest, jest, jest debilem jest w ogóle szaleńcem i tak dalej. Egzotyczny Joe. Ale mam wrażenie, że nie, jakby nie jest aż tak wyrachowany. Jest w krok w stronę bycia po prostu głupim, a oni są krok w stronę, są trochę mądrzejsi od niego, a jest, są jeszcze większymi z to lepiej kryją. To, to, jest, to tutaj, uff, to mnie denerwuje, nie? Nie lubię takich wyrachowanych, ale tak naprawdę ten serial to ma, czy serial, no ten dokument, to, to jest praktycznie gra o tron tych ludzi. To jest gra o tron w świecie jakichś takich męd, akurat przypadkiem w świecie wielkich kotów i hodowli izowej, i tak dalej, nie? Ale, Naprawdę niesamowite grał Tron jak tam. Szczególnie w tym ostatnim odcinku widać było, że na zasadzie. O, budujemy razem ZOO w innym miejscu, po czym tam dwie minuty później, czyli pewnie pół roku później zaczął mnie dymać na pieniądze, bo się okazało, że ich nie ma. Już się nienawidzą, już te faki pokazują do kamery, nie. Także widać po prostu, jak tam bardzo... No, każdy każdego w plecy nóż bija i. Ech. Murder, Mayhem i Madness. No to po prostu ten tytuł, nie? Oryginalny. Morderstwo, szaleństwo i no, to, 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 to świetnie oddaje, no, co się tego naprawdę. No. Myślę, że jeszcze o czymś powiedzieć, no, ca cała jest ironia tego, że ten, ten Joe Exotic siedzi teraz w pierdu. teraz, kiedy osiągnął największą popularność, o jaka mu się marzyła, bo on to wszystko robił, żeby swoje łego, ego, żeby łechtać swoje ego, cały czas mówię łego, żeby robić se łego. I teraz, kiedy jest popularny... Znaczy, z tego, co wiem, już tam czytałem w necie, no to jakoś tam tym się cieszy, bo ma kontakt z ludźmi z więzienia, więc wie, że jest popularny i tak dalej. Ale... Nie to samo, to jakby był na wolności i teraz mógłby hajs zarabiać, co? No ale no, nie wiem, no fascy... Każda postać jest po prostu fascynująca. Ci producenci, ci pracownicy, ten jeden bez nóg, których nie stracił od dzikich kotów. Nie, 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 on star... jakieś tam chorobę miał jakąś. W ogóle, no, wszystkie postaci, ta, ta, ten, ten facet, który, znaczy, no... Przedstawili ją jako kobietę w show, ten, co stracił rękę, ale on to się identyfikuje jako facet, widziałem się tam wywiad później. Nieważne, no, to, to jest w ogóle najmniej istotna rzecz, ale stracił rękę, i whatever. Pracuje dalej z tymi tygrysami. To jest w ogóle. Znaczy, zagrożenie w życiu Joe w ogóle nie było ze strony tygrysów tak naprawdę, paradoksalnie, jak mogłoby nam się wydawać. Te tygrysy to jest najbezpieczniejszy moment w jego życiu. Wszystko inne, po prostu życie Joe to jest zagrożenie dla niego. To jest w ogóle. Niesamowita historia dla mnie. Fascynują mnie takie prawdziwe, dzikie historie. W zeszłym roku był ten dokument o festiwalu Fire z tymi naciągaczami. Co tam? Jak oglądaliście Fire, to wiecie i robię, zresztą, o tym recenzję, o tych dwóch dokumentach w sumie. To Joe Exotic ma taką taki pierwiasty gdzieś pomiędzy organizatorami Fire, a Aleksandrem Wielkim, a nie, nie wiem kim. No nie da się do nikogo go porównać. No i. Jakoś tak głupie, że będzie siedział w pierdło do śmierci teraz, nie? Tak dziwnie. Chociaż, no, kurczę, no, zasłużył. No, wynajął kogoś, żeby zamordować drugą osobę, no w ogóle. No Jednak widzicie, to tak sobie gadam. Wiecie, tak sobie gadam frywolnie, nie pisałem żadnej recenzji i tak dalej. Bo po prostu jestem zafascynowany i zszokowany jednocześnie. I autentycznie. Jakby, nie, nie, potrafię do tego podejść. jakbym miał tak dwa słowa o dokumencie, jako o całym dokumencie. No to po pierwsze uważam, że jest świetnie zrobiony pod tym kątem, że jest mnóstwo informacji do przekazania. To jakby oni wierzchołek góry lodowej nam pokazali. Przecież tam no, tam były setki tysięcy godzin materiału do pokazania jakichś innych historii, mogli jeszcze inne wywiady przeprowadzić i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że jest to świetna, świetna selekcja tego, co nam pokazać, żeby nam pewne osoby i sytuacje przedstawić. Trochę mnie denerwowało w trakcie show, że zmieniały się momentami kamery, nawet to w, jakim, w, jakiej, w jakich proporcjach ekran był, typy nagrywania wywiadów, jak za tym jednym Rickiem Kerkmanem, tym producentem, że za nim jest kompletny brak ostrości, tylko jego widzimy wyraźnie, a reszta wywiadów już jest zupełnie inaczej. Różne, różna jakość tego produkowania poszczególnych scen jest troszeczkę jakiś takich odwzorowywań tego co słyszymy, widzimy na ekranie niepotrzebnie zrobione jak dla mnie jakieś takich trochę pierdół technicznych ale generalnie to w ogóle to jest w ogóle nie to w ogóle nie chodzi o tą technik technikalię, to każdy debil mógłby zrobić tak naprawdę dokument o tak popieprzonej sytuacji jak Jołek Zadek i jego życie to jest po prostu pff. Totalny mindfuck ode mnie dostanie 9 na 10, jeśli w ogóle muszę dawać cenę punktową, bo tak naprawdę to po prostu gorąco polecam. Nie, jakby ta ocena to jest whatever. Fascynująca naprawdę historia, z milionem małych elementów, teraz zapomniałem o wielu z nich i, i, i jedno tylko trzeba wiedzieć wchodząc, co to jest banda skrz wysynów. To jest banda wysynów, ale ekscentrycznie fascynujących. No. Czekam na Wasze komentarze, co Wy o tym sądzicie? Co sądzicie w ogóle, czy Joe powinien siedzieć tak długo i piszcie śmiało, no piszcie śmiało, co was, albo może inaczej, co was najbardziej z tego wszystkiego zszokowało? Jestem ciekaw, bo jest tyle rzeczy do wyboru, jak się teraz nad tym zastanowię, nim nie potrafię wybrać, wiecie? No, naprawdę. Tak myślę, że no, szokujący był moment, jak chłopak se strzelił w głowę, bo to taka nagle rzeczywistość, uderzająca w całą tą sytuację, ale no, nie wiem, no cały Joe Exotic jest, kurwa, szokujący i jakby... Nie wiem, ale czekam na Wasze pomysły, co Was najbardziej szokowało. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.